Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawiam wam dzisiaj kolejną partię Daniel Dubow kontra Magnus Carlsen. Dlaczego tak często pokazuję partię Daniela Dubowa ostatnimi czasy? Dlatego, że gra piękne szachy, piękne szachy i zasługuje na to, żeby pokazać tutaj jego partię, szczególnie gdy się spotyka z mistrzem świata, więc zapraszam do wspólnej analizy. No i przejdźmy od razu do rzeczy. D4 ze strony Rosjanina, Carson odpowiada skoczek na F6, C4, posunięcie E6, normalny debiucik, tutaj mamy skoczek na F3, D5. Moi drodzy, Gambit Hetmański nam się w tej chwili pojawił i mamy G3, no czyli Dubow tutaj wybiera... Opcje y, grania gońcem na G2. Bardzo kreatywny zawodnik, dużo ciekawych debiutów potrafi rozgrywać na wysokim poziomie. Goniec na B4 i skoczek z BND 2. O tyle mnie interesuje ta pozycja, gdyż sam w ten sposób grywam czasami. Ros, roszada ze strony tutaj czarnych i goniec na G2, moi drodzy. I B6 można w ten sposób też gońca wyprowadzać, nie ma problemu. Roszada białymi, goniec B7 i skoczek na E5. Jest to standardowe wyprowadzenie figur. Tutaj skoczek się fajnie plasuje otwierając gońca, nie pozwalając wybić na C4. Wybicie skoczka oczywiście jest możliwe, jak najbardziej, ale tutaj widać się czarne jeszcze z tym nie śpieszą, Zawsze tym gońcem również można się wycofać i grać swobodnie tą pozycję. To jest normalna pozycja nic tu się złego nie dzieje. Magnus Carlsen zagrywa A5. Nie wyprowadza jeszcze skoczka i załaszmy grapionem bandowym. Jest to ruch, który łapie trochę przestrzeni na skrzydle hetmalskim. Plan A4 jest możliwy. Przy okazji jest obrona gońca. Takie ruchy się gra, może skoczek A6 wystąpić również w jakiejś tam wersji. Wszystko tu jest normalnie. Go... Hetman zagrywa na C2, widzimy bronimy. Tutaj wszystko jest w porządku. Przede wszystkim Hetman zwalnia, to jest bardzo ważna sprawa. Pole dla wieży D1. Po ruchu A4 ta wieża tutaj wskakuje od razu. Dlaczego od wieża D1 jest takim ruchem? Powiedzmy dobrym i e, pożytecznym, dlatego że e, jest na rentgenie z hetmanem i jeżeli tutaj czarne by próbowały grać na przykład c5, no to zawsze mamy takie wybicie i ta wieża tu się fajnie na tego hetmana e, zaczaja, że tak się wyrażę. Więc taki ruch standardowo w, w hetmańskich takich strukturach, w gambicie hetmańskim, się zagrywa dosyć często, sam zagrywam takie posunięcie, oczywiście nie zawsze, zawsze są wyjątki, moi drodzy. Goniec na D6, zagrywam Mistrz Świata, i tutaj Dubow postanawia wybić tego piona. Każde wybicie figurą na d5 powoduje, że gramy e4 i nasze centrum jest bardzo silne. Skoczek fajnie na c4 może wtedy wskoczyć, ale pionek wybija na d5. I okazuje się, że ten skoczek jest nieco przygwożdżony. Zobaczcie, czy można zagrać na b3, c4, e4, ewentualnie na f3 można zagrać. Jak na f3, to tutaj skoczek też na e4 może wskoczyć. No, ale okazuje się, że jednak niektóre posunięcia są w tej pozycji jak najbardziej możliwe. Skoczek c4 zagrywa Dubow, zobaczcie, piękne zagranie można było taki ruch przeoczyć gdyż wybicie tego skoczka daje nam możliwość zbicia gońca na B7, figury odbijamy a goniec białopolowy będzie silną figurą, za cenę skoczka jak najbardziej gońca możemy tutaj wybić no czarne nie mogą sobie na to absolutnie pozwolić, gdyż ich pozycja runie w gruzach, moi drodzy tutaj H6 zagrywa mistrz świata nie pozwalając się rozwinąć tutaj figurce na G5, no i coś trzeba z tym zrobić, moi drodzy goniec zagrywa teraz na f 4. Wszystkie figury u białych są rozwinięte. Druga wieża w gotowości na wolną linię C, żeby tutaj wspomóc Hetmana. No i po prostu naciskać na te pola przeciwnika. Zajm zaj zajmując jak najwięcej pól swoimi figurami, pokazujemy tą siłę tych figur. Moi drodzy, następny ruch czarnych to wieża E8. No takie ruchy jakieś trzeba zagrywać. Ten skoczek biedny nie może jeszcze wyjść. Nie wiadomo dlaczego też ciekawym jest to, że tutaj dubow nie zbija tego gońca. Ja bym takiego gońca to, to trzasnął od razu, aczkolwiek te skoczki w centrum mogą być tu niezwykle niebezpieczne, więc Pamiętajmy, jest taka ważna zasada, że groźba jest silniejsza niż jej wykonanie. To jest groźba, niekoniecznie musimy od razu to wykonywać. Trzymajmy tutaj napięcie w centrum, żeby przeciwnik miał jak najtrudniejszą grę. Dubow gra bardzo proste szachy, zobaczcie, wieża C1, wyprowadzając ostatnią figurę do gry. I skoczek A6, no w końcu skoczek wyszedł, no ale jest skontrowany. A3, ładnie bronimy pola B4, wszystko się broni. Moi drodzy, goniec na F8. Zauważcie, że cały czas skoczek na C4 stoi. Jest kompletnie nietykalny. No, po prostu fantastycznie to wygląda. I teraz skoczek właśnie zagrywa na E3. No, oczywiście mógłby skoczek stać dalej, ale znajduje dobrą placówkę, na przykład na F5. Wspomaga tutaj atak na pionka D5. Wszystko wygląda fantastycznie, ale co by się zadziało, jakby czarne zagrały G5? No, trzeba to pytanie sobie zadać i trzeba sobie jakoś odpowiedzieć, moi drodzy. Jeżeli Dubow widział tutaj kontynuację po ruchu G5 to szapoba, e, czapki z głów, bo e, ja bym się bał zagrać skoczkiem na E3, bojąc się właśnie G5. Ma to swoje plusy i minusy. Dubów jest zawodnikiem, który lubi grać bardzo agresywnie i bardzo skomplikowane szachy, e, no ale mm, trzeba też brać troszeczkę pod uwagę, że jednak te figury nasze mogą paść. E, jakby widział odpowiedź po tym posunięciu, to naprawdę e, kłaniam się tutaj bardzo niziutko. Moi drodzy, najlepszą odpowiedzią w tej pozycji byłoby. Poświęcenie kolejnej figury. Aczkolwiek nie kolejnej, no bo tutaj jeszcze goniec nie jest zbity. Ale skoczek F7. Bardzo trudne posunięcie. Niezwykle trudne. Ja bym sobie to, to tłumaczył. No, oczywiście, ofiarę trzeba przyjąć, bo jak nie przyjmiemy, Hetman odejdzie. To nawet skoczkiem zbijamy tutaj. Potem gońcem trzypiony za figurę z atakiem na króla. Hetman gdzieś na G6 wskakuje. O, przepraszam. To mogłoby wyglądać niezwykle groźnie, więc tutaj nawet nie trzeba liczyć, że mamy figurę mniej zatrzypiony. No oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że król bije na F7. No i moi drodzy, goniec E5. Nie widać tutaj ataków matowych, nie widać tutaj, że jakaś wieża na F się za chwilę otworzy po ruchu F4. Nic takiego tutaj nie ma, a okazuje się, że przewaga białych jest... Może nie aż tak bardzo znacząca. Silniki oceniają plus 0,65. Ja bym się tym tak mocno nie sugerował. Ważne, że tutaj białe mają dużą inicjatywę. Co jeszcze mogłoby być zagrane? Lepiej grać z inicjatywą, moi drodzy, niż z taką obroną, gdzie trzeba wykonywać. Praktycznie jedyne posunięcia, które tą obronę scalają, że tak powiem. No tutaj, po tym posunięciu, na przykład goniec może zagrać na F3. Ten goniec bardzo fajnie chce tu zagrać na H5, i na przykład wieża E6 może się bronić w ten sposób, bo jeżeli wieża nie zagra, są opcje wybicia skoczka, zagrania gońcem na G4, gońcem na. Happing z szachem, i tam Hetman może wskakiwać na G6, robi się niezwykle niebezpiecznie. Mogłoby być niezwykle niebezpiecznie. Tutaj wieża, jakby zagrała na E6, to na przykład trzeba teraz zbić go, tego skoczka, bo jednak ten skoczek tutaj dobrze stał. To jest dobra figura. Wieża na przykład by wybiła, i skoczek mógłby zagrać na G4. Na przykład wieża E6 to jest. Hipotetyczna tylko słuchajcie pozycja i ruchy, które mogłyby nastąpić. Troszeczkę nie ukrywam się, nikt pomaga w takich sytuacjach, bo no taki G5 ruch mnie bardzo interesował i co dalej, prawda? Skoczek E5 mógłby zagrać wieża bije, pionek bije. Moi drodzy, białe w, te, w tej sytuacji mają wieże za dwie figury, lekkie przeciwnika, komputer ocenia minus 1. Czyli przewaga czarnych, ale to jest komputer, bo on widzi takie jakieś. No, jedyną obronę powiedzmy. Białymi brałbym tę pozycję zawsze w ciemno, zawsze. Wieże stoją fantastycznie na wolnych liniach, Hetman grozi jakimś wtargnięciem, pionek wolny to jest zawsze siła. Goniec też jest niczego sobie, moi drodzy. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie Poza tym tutaj jest E4, jeszcze możliwość Zbicia na D5, wieża też patrzy Na D5, no grać tutaj Tą pozycję, nie umierać moi drodzy No tak nie poszło Magnus Carson pewnie wiedział, co się święci Po takim ruchu, no taki zawodowiec To, no, G5 To bardzo ryzykowne, tutaj poszło C5 Moi drodzy i teraz Skoczek zagrywa na F5 Niezwykle dobrze stoją te skoczki To wygląda naprawdę Bardzo groźnie i trzeba czarnymi Uważać. No, czarne wybijają na D5, co się, na D4. Co się okazuje, jest to ruch zalecany przez silnik, ale mi się ten ruch kompletnie nie podoba. Zobaczcie, co się dzieje. Skoczek C6. Taki ruch jest fantastycznym wtargnięciem do obozu przeciwnika. Poza tym, zawsze bezpiecznie można tutaj wybić, trzymając izolowanego pionka przeciwnika. Ja lubię bardzo grać w takie pozycje. Bardzo dobrze się w nich czuje i bardzo pewnie. Tutaj czarnymi trzeba grać naprawdę, już się powtarzam, niezwykle dokładnie. No i teraz tutaj, jak zbił goniec, no to tracimy parę gońców. Hetman wchodzi na C6 i tam się robi niezwykle niebezpiecznie w tym obozie. Nawet pionka A4 można próbować kosić w przyszłości. No ale tutaj Hetman zagrywa na D7, moi drodzy. No i goniec na H3. Robi się niezwykle gorąco. Grozi bicie na H6 z szachem. Król zagrywa zatem na H8 i Skoczek na E5. Zobaczcie, że w tej sytuacji. Pozycja czarnych jest dramatyczna. Po 20 posunięciach, można by powiedzieć, że Magnus Carson mógłby się już poddać. Ja wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale nie ma gdzie ruszyć Hetmanem, bo tam wszystko leci, więc trzeba oddać wieżę za skoczka. No i mamy białymi, po prostu jakość więcej. Kwestia realizacji przewagi. Skoczek zagrał. Na E4. Nie obawiając się tego związania, w każdym razie. No tutaj jeszcze goniec nie zbronio, więc nic się nie dzieje. Goniec kulturalnie zbił na D4. I wieża zagrywa na C8. Hetman na D3. No białymi trzeba grać teraz proste posunięcia. Nawet nie trzeba na siłę atakować przeciwnika, tylko próbować wymieniać troszeczkę figur, żeby y, uprościć grę. Jak mamy przewagę, no to przewagę materialną, no to wtedy upraszczamy y, figury. Wymieniamy, żeby nam się po prostu łatwiej grało podsumowując. Skoczek. A na c5, Hetman e3, prosta sprawa, uciekamy od skoczka. No, moi drodzy, teraz jest piekielna groźba. Nie wiem, czy widzicie, jakby był ruch białych, co by można było tutaj zagrać? Otóż, no, właśnie, Hetman na h6 praktycznie kończy partię. Tutaj goniec fajnie patrzy, na króla nie można odbić, król by musiał uciec i tam skoczek wchodzi, lub goniec wchodzi na g7. Tak, tak naprawdę koniec partii się robi błyskawicznie, dlatego też król h7 trzeba zagrać. No i tutaj Dubow podejmuje chyba słuszną decyzję. Wybija po prostu skoczka na C5. Skoczek wybija tego skoczka. Hetman na F3 podchodzi pod rentgen. No takie dosyć non zagranie, ale Dubow jest takim zawodnikiem, który chce napierać na przeciwnika. Prawdopodobnie gdzieś tam chce zmierzać lub tutaj. E, aczkolwiek, no, sto stoi naprawdę idealnie. E, to jest wszystko dobrze. No, 4 gra Carson jak najbardziej. E, no, ten ruch powoduje, że można zagrać bardzo fajnie wtrącanym posunięciem. Moi drodzy, nie trzeba Hetmanem uciekać. Wieża D4 bije, oczywiście. Tutaj, jak goniec bije na F3, no to zbijamy po prostu na D7. E, nic się nie dzieje. Zobaczcie, jak skoczek odbija, to tam wieża e, też ginie na C8, a goniec również jest pod ostrzałem. Koniec partii, więc Hetman musi zagrać na E8. Czarne poświęciły tego piona też po to, żeby ten goniec był swobodny. To jest e, ważna sprawa. Tu pionek D5 przeszkadzał tylko gońcowi, więc trzeba było się go pozbyć. Hetman E3. Próba wymiany Hetmanów, która się niestety nie udaje, no to jest oczywista sprawa ze strony czarnych. No i F3 trzeba się bronić. Ta struktura pionków przypomina mi coś, moi drodzy. Um, Akiba Rubinstein ustawił takie pionki, jak robił Fianchetto w gambicie hetmańskim. E, wieża E8 ze strony czarnych, Hetman F2 się ładnie chowa. Tu się wszystko zgadza. G6 y, atakujemy skoczka, skoczek na E3. I Hetman zagrywa na F6. No, jeszcze takie, powiedzmy, techniczne problemy zostały. No, Carson tutaj drapie i robi co może, no, ale jest to trudna sprawa. Moi drodzy, tutaj należało zagrać wieżą spokojnie na D1 i wszystko, wszystko gra, że tak powiem. Skoczek zagrał na G4 tym razem, i Hetman ruszył na G7, i wieża teraz zagrała na D1. H5 z atakiem na skoczka, prosta, prosta rzecz, no i skoczek musi wrócić. Niebezpieczna sytuacja pojawia się wtedy, gdy ten goniec znalazłby się na polu C5 i by tutaj nas nieźle prześwietlał, to by było naprawdę groźne i tak też się niestety dzieje. Skoczek zagrywa na B3 stępem, wieża zagrywa na D3, żeby bronić tego skoczka. No, tutaj goniec jeszcze nie zagrywa na C5, a mógłby, aczkolwiek ten ruch nie byłby zbyt dobry, gdyż mamy świetną odpowiedź. Na d7 to trzeba oczywiście zauważyć: atakujemy wieżę, ale odbijamy tego pionka i kasujemy skoczka. Chcemy skasować skoczka, takie są plany. Hetman wybija na b2. Prosta rzecz. No i teraz Dubow zagrywa wieżą na d7. Nieco ryzykowne zagranie, moi drodzy, ale no, gorąca krew tego zawodnika. On prowokuje tutaj do, ta pozycja według silnika jest równa, co jest dziwne, ja nie potrafię tego wyjaśnić, sam bym taki ruch zaryzykował i zagrał, bo zawsze po końcu C5 mamy na przykład zagranie wieża D3, a tutaj atak jest naprawdę bardzo groźny, no i goniec właśnie zagrywa teraz, moi drodzy, na C5. No właśnie, goniec zagrywa teraz na C5, moi drodzy. No trzeba wybić, z szachem trzeba wybić, bo tutaj jakbyśmy wybili na B7, to jest strzał. Król zagrywa na H6. Moi drodzy, jeżeli król by zagrał na G8. Też trzeba wziąć pod uwagę, ten ruch jest już fatalny, przegrywa totalnie. Proszę, spróbujcie znaleźć odpowiedź tego posunięcia. Można sobie zatrzymać jak najbardziej materiał. Wieża zbija na B7, co jest niezwykle interesujące. Jeżeli go niec by wybił, Hetman wybija, wieża wybija i wieża. Tutaj w następnym ruchu daje mata na E8. Koniec partii. Bardzo ciekawe, ale też dosyć proste, tak naprawdę. Tutaj król po tym szachu zagrywa na H6. Po tym posunięciu Wieża z D leci na D7. Moi drodzy, tutaj wieża ma ochotę dać zaraz mata królowi. Oczywiście król jeszcze ma ucieczkę, ale to nie takie łatwe. No i teraz tak, jeżeli goniec wybiłby na E3 z atakiem na Hetmana i wzięciem Hetmana, to się robi niestety koniec partii. Zatrzymujemy film, szukamy odpowiedzi, moi drodzy. Wieża zagrywa na H7, król G5 f4, jeżeli, jeżeli goniec bije, to mamy mata, jeżeli król f6, no to mamy mata na f7, do widzenia. E, okazuje się, że po tym ruchu Magnus Carlsen popełnia gruby błąd, a wydaje się, że to jest ruch dobry. Mianowicie hetman a1. Hetman a1 zagrywa, no daje szacha i król idzie na g2. Okazuje się, że to jest jeszcze lepsze dla białych, gdyż goniec już tego króla nie będzie strzelał. Goniec zbija teraz na E3, co się wiąże niestety z katastrofalnymi skutkami, moi drodzy. Zauważcie też, że ten goniec tutaj e, przeszkadza w zagraniu F4. Karlsen się z tym liczył. Jest wieża, e, w tym momencie trzeba, e, właśnie, no właśnie, już zdradziłem ten ruch, przepraszam, wieża na H7, moi drodzy. Król zagrywa na G5 e, i teraz no, nie możemy zagrać F4, F4 więc co zrobić? Wieża bije F7. Wieża bije B7, moi drodzy, przepraszam za błędy. To ruch, który totalnie wygrywa. Jeżeli bijemy tutaj hetmana, mamy F4, król F6, wieża F7 z matem, piękny mat. No cóż, Magnus Carlsen tutaj w tej pozycji zagrywa wieżą na F8 co y, tutaj wiąże się z biciem na E3 i jednoczesną kapitulacją y, czarnych w tej pozycji gdyż mat tutaj jest nieunikniony jeśli król na F6 to mamy jakieś na przykład mata na E7 jeśli wieża zagrywa no to hetman na F4 moi drodzy y, Daniel Dubow wygrywa drugą partię z Magnusem Carlsenem y, tego turnieju który jest rozgrywany w internecie tempo gry 15 minut plus 10 sekund na zawodnika Przyglądajmy się temu zawodnikowi, bo gra naprawdę niesamowicie kreatywne i odważne szachy. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu, cześć.